Hej, z tej strony Max z grupy Pranobus. To jest drugi serwer testowy aktualizacji 8.6 i w tym odcinku przyjrzymy się trochę czołgom premium. Nie wiem, czy wiecie, ale było zamieszanie wokół Super Pershinga z tym jego niby nerfem. Tam jego płyta przednia pancerza została zmniejszona o 12 stopni, w sensie jej kąt został zmniejszony o 12 stopni, przez co był bardziej podatny na pociski, i z tego powodu podniósł się wielki lament pośród graczy i na forum, i w wocie, i w ogóle wszędzie słyszało się tylko o tym. Nawet w grze tam pisali, że o nie, mój super pershing zostanie znerfiony. I tak ma ten pancerz z przodu trójwarstwowy, którego za cholerę nie można przebić, więc czemu ci ludzie tak płaczą? W każdym razie WG najpierw zdecydowało się na usunięcie buga, znaczy buga, nerfa. Potem jednak przyznało, że możliwe, że nerf jednak pozostanie, aż w końcu usunęło czołg ze sklepu. Jak widzicie teraz w sklepie w nacji amerykańskiej, w czołgach średnich, nie ma opcji kupienia Super Pershinga. Został on usunięty ze sklepu do czasu poprawienia jego parametrów i może uda mi się tutaj gdzieś wyczaić, co dokładnie chcą zmienić w Super Pershingu. O, mam. Czołg na pewien czas zostanie usunięty ze sklepu w celu zmiany jego parametrów. Kąty nachylenia przednich płyt opancerzenia kadłuba zostaną zmniejszone o 12 stopni. Zostaną zrównoważone i poprawione również inne parametry. Czyli no, może będzie nerf matchmakingu, nerf, nie wiem, może właśnie te płyty pancerza zostaną jakoś osłabione, nie mam pojęcia. Co się tyczy obecnych graczy, będą oni mogli odsprzedać czołg z powrotem za 7200 golda albo otrzymać pojazd już w nowej wersji. No i oczywiście gracze, którzy już zakupili Pershinga, będą mogli nim dalej grać. Czyli w sumie nic ciekawego, a że może no nic ciekawego, na pewno będzie takie trochę oburzenie, czemu go usuwają ze sklepów, no ale zawsze ludzie nie lubią zmian, jak tylko coś się dzieje, to od razu jęczą i kwiczą. Za to w tej wersji 8.6 dojdą nam dwa czołgi premium. Jeden, który jest już nam dosyć znany, jest to M4A2E4 Sherman. Jest to czołg prezent, który można było otrzymać za uczestniczenie w beta testach, o ile się nie mylę. Statystyki porównamy sobie, wiecie co, porównamy sobie te statystyki z jego kolegami, czyli z Ramem 2, z T14 i właśnie Shermanem. Tym premium oczywiście. Więc tak, Ram 2 ma 610 HP, T14 ma aż 690, Sherman ma 480, z tym, że T14 jest to czołg ciężki, więc jak on, więc jakby jego, to, jego HP nie powinno dziwić. Speed limit 38 RAM 2, 44 km na godzinę T14 i aż 52 M4A2S Sherman, co tak naprawdę to jest trochę okłamane, bo ten czołg nie jest jakiś super zwinny, tam 30 na godzinę wyciąga w takim średnim terenie, na pustyni wiem, że 30 wyciąga, coś koło tego. Co my tutaj mamy? Pancerz RAM 2 ma 76 z przodu wieży i płyty dolnej, T14 ma aż 101 na wieży i 50 na 50 z przodu, Sherman ma 64 z przodu i 76 na wieży. Działa mają T14 i M4A2 Sherman mają identyczne działa. Ram 2 ma jakieś inne działa, ma działo, które ma mniejszą penetrację, mniejsze uszkodzenia. Nie, sorry, uszkodzenia ma większe. Jest takim działem typowo spamerskim. View range, Boże. O właśnie, zasięg widzenia i zasięg sygnału. Wszystkie trzy czołgi mają taki sam. Kurczę, pozwólcie, że się napiję wody, bo już mi zasycha w gardle. O,
Niestety moje gardło nie ma się najlepiej. No niestety mam nadzieję, że nie wpłynie to na jakość materiału. No i dobrze, jeszcze tylko zobaczmy sobie, jakie dokładnie ma działo ten Sherman i jakie ma... Boże, co ja robię? I jakie ma RAM 2, bo to jest dosyć ciekawa sprawa. No, chodź tu. A więc tak, RAM 2 ma dział kalibru 57 mm, ze średnią penetracją na pociskach standardowych 105 i damage'em 75. M4A2E4 ma 92 penetracji i 110 damage'a. I 1575 pocisków na minutę, czyli zaraz sobie policzymy. Jest to około 4 sekundy przeładowania. A RAM 2 ma około 2 sekundy, więc naprawdę spamerskie działo. Ale jednak w czołgach premium liczy się damage. Z tym, że no, ten czołg premium myślę, że najlepiej zarabia z tych trzech, bo ma mało HP, więc za naprawę nie płacimy zbyt dużo i ma takie samo działo jak T14, czyli jak na ten poziom, bo zupełnie wystarczające. Dobrze, wejdźmy sobie nim do bitwy. W sumie powinienem to zrobić już na początku, żeby teraz nie było, że czekamy znowu półtorej minuty w kolejce. Mam nadzieję, że inni gracze też będą chcieli potestować te czołgi premium. Chociaż spójrzcie, jest tylko jeden serwer i jest na nim tylko 20 tysięcy osób. Ja bym się wcale nie zdziwił, gdybyśmy teraz trafili na jakieś, nie wiem, 10, 15, 20 artylerii w jednej bitwie. No, Su-100Y sobie zagrałem. Fajny czołg, ale no specyficzny, bo to jest takie wielkie bydle. Jak się już wyjedzie, to nie jest za przyjemnie, ale patrzcie. Bardzo słaba bitwa, bo strzeliłem tylko raz, zrobiłem 427 damage'a. Strzeliłem dwa razy, ale tylko raz trafiłem. No, w każdym razie na słabej bitwie zarobiłem prawie 10 tysięcy, a to znaczy, że jest to czołg w miarę do zarabiania. Rzuciło nas bardzo ładnie. Jest tylko, no, para artylerii, ale naprawdę, uwierzcie mi, to co się działo na pierwszym serwerze testowym, to jest nic, to co się dzieje teraz w tej bitwie, to jest nic w porównaniu do pierwszego serwera testowego, w którym to po prostu, Boże, czy ta gra nie jest za głośnym przypadkiem? Prowizorycznie ściszę ją. Dobra. Bo tam to po prostu raz grałem z Sylwkiem, i było po prostu 28 artylerii, o ile się nie mylę, więc to był Mordor, czysty Mordor. Nie widać też za wiele czołgów premium tutaj. W drużynie przeciwnej mamy tylko 3 Excelsiory. Excele. W naszej mamy 2 Excele i jednego mnie. No więc jakoś ludzie nie grają tymi nowymi czołgami premium. No jak widzicie, niby jest to czołg średni, a skręca jak czołg ciężki. Jego prędkość 50 km na godzinę. No może wyciągnie, ale to potrzebuje naprawdę sporego rozbiegu. Podsumowując, znaczy może za podsumowanie to może za wcześnie. W każdym razie mamy czołg średni, który ma tylko 480 HP, który nie jest dosyć zwinny i prędkość tą swoją 50 km na godzinę rozwija dosyć ślamazarnie. No patrzcie, ledwo co 35 ciągniemy, a tutaj powinien spokojnie śmigać 40, no to jest takie minimum. No i właśnie, tylko te 480 HP. Jakbym miał trochę więcej, to też gra nim byłaby trochę inna, bo no tutaj jednak trzeba uważać. Kilka strzałów, 3-4 strzały od KW1 i nas już nie ma, no a my z naszym 110... Boże, jaka gramatyka. My z naszym damage'em z rzędu 110 punktów, no to musielibyśmy się trochę w KW1 nastrzelać. Z tym, że penetracja tutaj nie jest cudowna i byśmy mieli spore problemy właśnie z przebiciem takiego czołgu ciężkiego. No, wiem, że przed chwilą mówiłem jeszcze w garażu, że właśnie jego zaletą jest to, że mało się płaci za naprawę, ale teraz jak już nie jestem w bitwie, to powiem wam, że mogą być problemy. Mogą być problemy z tą jego małą ilością HP i
Może nie być za różowo. No, rykoszet, okej. Excel, zasłoniłeś mi, ty kutasie. Aj, no i jak ja mam wbijać damage, jak tacy stoją i tutaj zasłaniają. Dobrze, jest to ten Excelsior cały, który ładnie wystawił boczek. Ale działko, damage 107. Mamy fraga. No jak się też dobrze ustawimy, to może nawet też coś odbić, chociaż tutaj na rykoszety nie liczyłbym zbyt często. Znaczy no właśnie, chyba że się jakoś tak dobrze ustawimy, patrzcie. Tylko teraz się nawzajem się rykosztujemy z tym całym Excelsiorem. Więc no... Nie ma sensu, bo tylko będę bulił za naprawę. No ale patrzcie, można się pobawić. Jednak można liczyć na pan też tego czołku. Teraz zobaczymy jak z kontowaniem. Wow, dobra, nie. Zły pomysł. Gości nas tutaj ładnie poprzebiją. Znaczy, raz w sumie nas przebił. Takie dosyć dziwne miejsce. Oj, 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 coś tu się nie dzieje dobrego. Zaraz nasz Excel może paść. Boże święty. Robię Rambo. Trzeba koniecznie pomóc temu naszemu Excelowi, dlatego zdecydowałem się właśnie na taki tak zwany manewr okrążający. Ale patrzcie, on sobie radzi bardzo dobrze, ten nasz Excel. On HP prawie nie stracił, lol. Dobry. Gąska, gąska. Aj! Ale i tak mi nie uciekniesz. Nawet jakbyś się starał, nie wiem jak, i tak mi nie uciekniesz. O, patrzcie, kurna, ucieknie. Spryciola. Dobra, gonimy cię. Gdzie on mógł pojechać? No, kurczę, view range taki niby pro, a... A nie widziałem go tutaj. No, powiem wam, że... Pierwsze wrażenie z tego czołgu. No to teraz tak, teraz mi się wydaje, że on jest zwinny, ale to tylko dlatego, że... Kurczę, ta artyleria tak... napieprza dosyć ostro. A te dwa nie, to nie ma sensu w ogóle... Z takiej odległości nie ma sensu w niego celować. No jakby naprawdę jeszcze... To jego zwinność ulepszyć. Nie wiem, może mu trzeba zamontować ten moduł. Tak na farcie próbuję tutaj zdjąć, ale na dwa hity powinien zejść. O, cudownie. Ktoś mi pomógł go dobić. 126. Właśnie, bo mu teraz usunęli tego trolla. Znaczy może nie trolla, no po prostu to haubice 122 mm. Pewnie się ciekawie gra tym czołgiem. Teraz. Chociaż. Nie wiem, nie jeździłem. Nie wypowiadam się. No, ciekawe, czy będziemy mieli jakiś ładny zarobek tutaj. No za naprawę myślę, że nie powinniśmy póki co zapłacić więcej niż 1000. No bo de facto nie oberwaliśmy jedną pestkę, no bo tam, nie jedną, jedna albo dwie, może nawet dwie, nie wiem. Więc za naprawę 1000. O nie, sorry, tutaj nie powinienem niszczyć, bo to ja tutaj się właśnie powinienem kryć. Zawsze jak na początku bitwy albo rozjeżdżajcie, albo strzelajcie w ten, w te takie, no... Kurczę, w te skrzynki, bo one specjalnie zostały tam postawione po to, żeby przeciwnicy, którzy będą chcieli okupować bazę, żeby mogli się tam skryć, więc dobrze zrobicie, jeśli utrudnicie im to zadanie. O, na strzał, patrzcie, 110 damage'a. No ładnie, ładnie. A masz jeszcze. Na zdrowie. Wow. 21 tysięcy. 800 damage'a, proszę państwa, niecałe. I zarobiłem 20 tysięcy, no kurczę. Z premium byłoby 31. Wow. W 5 minut, no w 5 minut zarobiłem 20 tysięcy, to jest najlepsza kasa, jaka w ogóle na piątych tierach. Kurczę, no, zaskoczenie, no za naprawę 600. Czyli tak miałem około... Czy to pisze w jakich... Nie, teraz nie pisze, w ilu procentach zostałem uszkodzony. Może tu gdzieś jest napisane, w ilu procentach mnie zniszczyli. No, niestety nie widzę tu tego. No, ale myślę, że za naprawę więcej niż 2000 na pewno nie będzie. Na pewno nie będzie. Za amunicję trochę za dużo zapłaciłem. Patrzcie, 20 razy strzeliłem, tylko... 8 razy się przebiłem, to
Przez to, że tak głupio w tego Excela, w tą wieżę mu waliłem, o dokładnie tutaj, u was dowódcy prawie, prawie nie wystaje, a ja próbowałem coś tam w niego wcisnąć. No i tak, 20 tysięcy, no to gratuluję, może jednak będzie coś z tego czołgu, może nawet sam się skuszę, ale póki co, to bardziej do gustu przypadł mi ten piękniś. To jest naprawdę dobry czołg, proszę, wiecie co. No, to jest niby czołg ciężki, ale jest, mi się gra nim dużo lepiej niż tym Shermanem. Jest zwrotny albo tak samo jak ten Sherman, albo lepiej. No co prawda tylko 30 na godzinę, ale naprawdę rozpędza się dosyć żwawo do tych 30 na godzinę. No i patrzcie, ten Panther 114 z przodu i na wieży. To jest no miód, no po prostu miód. Co prawda z boku ma tylko 31, a z tyłu ma aż 108, więc dosyć ciekawy czołg, no ale jednak walczy się przodem, ustawia się do przeciwnika przodem, nieźli tyłem. Zastanawiam się, czy znaczy teraz właśnie w tym patchu te ekrany kumulacyjne działają. Przynajmniej na HE-kach działają, nie wiem jak na APK-ach. Więc może to też doda tam, nie wiem, jego rzeczywisty pancerz może by teraz jakieś 35, może nawet 40 by wynosił. No, byłoby fajnie. Tutaj weak spoty, jakie mogą być, to nie wiem, czy to jest was dowódcy, czy co to jest w każdym razie. No, wygląda jak was dowódcy, to na pewno jest weak spot. Oczywiście karabinek, no i te... ta optyka tutaj też może być weak spotem. Ale oprócz tego, no to nie ma tutaj za dużo rzeczy do... Boże, rzeczy, miejsc do przebijania się. Zresztą, jak tutaj mamy penetrację 92, no to nie ma bata, żebyśmy się przebili przez tego Excela. No chyba, żebyśmy walili z premium albo z hajeków. Porównajmy sobie... Możemy sobie porównać jeszcze z Matildą. No ale Matilda to jest... czołg średni, więc nie za bardzo ma się co porównywać z Churchillem, możemy sobie porównać. A więc tak, no to Churchill na stoku będzie porównywany, ale okej. Ma więcej HP, no oczywiście to jest stokowa wieża, więc wszystko się może zmienić. Ale proszę Państwa, wejdźmy sobie w działo Churchilla. I mamy tutaj tak. A, przydałoby się jeszcze otworzyć działo tego Excela. Boże, jak jestem nieogarnięty. Wybaczcie, ale... No, niestety. Kaliber ten sam. Szybciej strzela działo Excela. Penetracja, no... Tutaj jest już niestety gorzej. Penetracją zdecydowanie wygrywa Churchill. No, ale to jest jednak działo z 6 poziomu. Penetracja 145 na zwykłych. 202 na złocie w Excelu, tylko 91 na zwykłych i 144 na złocie. Damage no tutaj wiele większy, może niewiele, ale jednak na tych tierach to jest znacząca ilość. 135 na Churchillu i 110 na Excelu. Celność działa również Churchill zdecydowanie wygrywa, bo działo celnością 34 setne. W sumie z rozrzutem 34 setne na 100 metrów. To jest bardzo celne działo. No, działo z rozrzutem 42 centymetrów. To jest już trochę słabiutko. Czas celowania ten sam. Działo Excela jest lżejsze, no bo oczywiście jest krótsze niż działo Churchilla. No więc... oczywiście no, Churchill wygrywa z Excelem działem. Ale na przykład kadłub ma cieńszy niż właśnie Excel, bo na kadłubie ma... nie, sorry. Kadłub ma zajebiście mocno, ma 177, ale na wieży przegrywa. Jakie moduły do tego czołgu? Wiecie co, ja tam jakoś na modułach się nie znam, po prostu biorę to, co zazwyczaj, mianowicie wentylację, zwiększenie szybkości celowania oraz dosyłacz. Tak, dosyłacz. No i to tyle, no. Tyle ze statystyk. Teraz znowu sobie wejdźmy do bitewki, ale nas szybko wylosowało, no, cudownie. Bitwa Karelia. Tu już trochę jest więcej czołgów premium niż w poprzedniej bitwie. Było aż 5... właściwie 6... nawet 7 można powiedzieć czołgów premium w drużynie przeciwnej.
U nas jest 5. 5 czołgów premium. No okej, tutaj wiecie co, na tym czołgu taktyka to jest jechać przodem i pchać linię po prostu. Trzeba używać pancerza, więc nie ma co tam się pchać w te górki, w których musielibyśmy wystawiać nasz bok, tylko lepiej od razu pojechać na prawo. No widzicie, to kurczę, naprawdę mi się wydaje, no nie wiem, to może jednak nie jest bardziej zwrotny niż ten Sherman, no ale kurczę, no zatrzymał się do zera i zobaczcie jak on się rozpędza, no. No już jest 30 na godzinę, już jest full speed, więc no mi się ten czołg osobiście bardziej podoba od Shermana. Damage ma identyczny, Sherman ma tylko jeden punkt penetracji więcej, więc powinniśmy za bitwę dostawać mniej więcej tyle samo. Z tym, że no właśnie, tutaj zapłacimy te kilkaset kredytów więcej za naprawę, ale jednak mamy pancerz. Mamy pancerz, mamy HP. Wszystko cudnie, miodnie, pięknie. Excel. Już tam ktoś tam jedzie, wyjeżdża. Kogoś uda nam się skrobnąć może. Czy on jest tu? To już... Jak patrzcie go, jaki śmiały. Już wyjeżdża, no. O kurde, sporo ich tam przyjechało. Zajęli dużo, dużo lepsze pozycje niż my. Tak z 1000 razy lepsze. Oni już się wbili tam i praktycznie mają nad nami przewagę. No właśnie. Nie wiem, co trzeba. Trzeba tam jechać za tą górkę i wspomóc tego naszego Excela, bo... A tu jest jeszcze lekki czołg, mój Boże. Mój ty panie. Lokuścik, no lokuścik. New Panda? Aha, w sensie... To nie jest... Dobra, wiecie co? Nie, dobra, nie ładujemy złota. Zobaczymy jak ten czołg sobie radzi tak... Po ludzku, że tak powiem. O mój Boże! O mój Boże, nie, dlaczego? Kto nas rozwalił? Bo nie mówcie, że nasi. Minus 2 do 5, co to jest? Co to, o co chodzi? Może tylko, proszę, że to... Ruscy, no. No jak my się mamy z nimi lubić? No jak my się mamy z nimi lubić? Jak po prostu... sobie stoją tacy w bazie i nas biją od tyłu. No to jest jakaś porażka, no minus 1 do 6. Jore. No, nie poszło zbyt dobrze. Stolarczyk, tutaj widzimy Europejczyka na SU-122A. No ale no w tej bitwie poszło nam po prostu beznadziejnie. Zupełne niezgranie drużyny. Nasza artyleria nie zrobiła nic. A widzicie, mnie po prostu zgwałciła, no nie wiem, to były sekundy. To były sekundy i już mnie nie było. No, szkoda. Szkoda, bo pierwsze wrażenie zrobiłem na tym czołgu u was pewnie beznadziejne. No ale niestety zdarzają się i takie bitwy. A że nie chcę pokazywać, że... No w sumie nawet udawać, nie chcę udawać, że jestem jakiś super pro, więc nie wytnę tej bitwy, tylko wstawię po prostu. Będzie to pokaz lamerstwa, jakie można osiągnąć w WoCie. To po prostu było lamerstwo. Przynajmniej wychodzę jakoś z honorem z tej bitwy, z jednym fragiem, tego lokusta utrzepałem. No, był na hita, więc to żaden wyczyn, no ale... Ale jest. Wiecie co, będę miał takie jaje, jak my przyjmiemy tą bazę przez skapowanie. No ale to jednak wątpię, żeby to było możliwe. No bo właśnie, oni już są już w naszej bazie i to jest ich tam kilku. Co najmniej, no już trzech kapuje, więc to będą jakieś pół minuty i do widzenia. Zobaczmy, co kombinuje SU-85. Na razie zginął.
Na razie zginął. KW-1 z trollem się dobrze bawi, jak widzę. Pancer 1C to on nie ogarnia? Nie ogarnia czy coś? Chyba nie za bardzo ogarnia. Albo jest... Łupie w niego artyleria, niestety. Dobra, i koniec bitwy. Co to, pojedziemy sobie jeszcze jedną bitewkę, bo to było słabe, no to, bo to było niestety słabe. Ech, mam nadzieję, że... No! Boże, o, jak ja jestem głupi jestem. Nie zaznaczyłem, żeby kupował pociski za kredyty. Dobra. No ale 2000 na takiej bitwie, w której strzeliłem. Dobra, dwa razy strzeliłem. Znaczy niby 8, ale weszło 2. Za naprawę płacimy 3206. No to jest sporo. Już na 5 tier za naprawę to jest naprawdę sporo. W tym Shermanie płaciliśmy dużo mniej. I patrzcie, jaka śmieszna zależność. Mi się bardziej podobał ten Excel, na którym nie pokazałem nic. Strasznie słaba bitwa. A na Shermanie, który był dla mnie taki nijaki, zarobiłem 20 tysięcy w niecałe 6 minut. Coś czuję, że zaraz nam wylosuje bitwę. Tak do 30 sekund myślę i będziemy w bitwie. No ale chyba jak zwykle moje pomyślunki genialne nie działają. Boże, za muła. Zobaczcie, 18 tysięcy osób na serwerze. Boże, jest 10 godzina w piątek. O, wylosowało nas. Powinny być tłumy na tym serwerze. Naprawdę. Myślałem, że będę miał w ogóle problem z dostaniem się, ale... Okej. Okay. Bitwa szóstotierowa, więc co nawet lepiej. Bo no oczywiście fajnie pokazać czołg na piątym tierze, kiedy ma się przewagę nad innymi, ma się pancerz czy w ogóle. Ale tak naprawdę to właśnie czołg trzeba testować w takich warunkach. Nawet jeszcze lepiej by było, gdyby nas wylosowało na siódemki, bo wtedy naprawdę moglibyście się przekonać, czy ten czołg w ogóle coś umie zdziałać w takich bitwach, czy nie. No, mi się osobiście bardzo rzadko zdarzało, żeby rzucało mnie na szóstki, w ogóle siódemki, to nie wiem, raz na 10 bitew, 20, które rozegrałem tym czołgiem. No więc pozytywnie. A na piątki, no to prawie cały czas. Na piątki cały czas i to jest dobrze, bo jednak chodzi o damage. A piątki to się przebija bez problemu, no chyba, że się trafi na takiego właśnie Churchilla, no to wtedy może być mały problem. No właśnie, tutaj na testowym trudno określać efektywność pancerza tego czołgu, no bo wszyscy jadą na złocie. A ja nie chcę jechać na złocie, bo chcę pokazać realne zarobki tego czołgu. Na złocie teoretycznie też bym mógł, ale to jest trochę oszukany, bo po pierwsze... No oczywiście amunicja kosztuje dużo drożej, no ale to się da wykalkulować, po prostu bierze się ilość pocisków wystrzelonych, mnoży się to przez przelicznik golda, potem mnoży się to przez przelicznik zwykłych pocisków i odejmuje się po prostu i to jakoś tam wychodzi. Ja to w każdym razie kiedyś robiłem, opatentowałem, ale tutaj głównie chodzi o samo przebicie się. Przecież na złotych pestkach zawsze będziemy się przebijać. No a na normalnych byśmy się nie przebijali tak często, więc też więcej na złocie damage'a wchodzi. Już tutaj za bardzo się nie wystawiam, bo no tak... Susto Y już widać, że gość nie umie grać tym pojazdem, bo pcha się na pierwszy ogień, a to w tym pojeździe w ogóle nie o to chodzi, bo zaraz go zgwałcą. Tutaj mogę jednak sobie Dicker Maxa obrać za cel, który ma dosyć sobie pancerz. Reszta jest no niestety dla mnie póki co niedostępna, gdyż no niestety penetracja. No ale co, szósty tier, więc problemy z penetracją mogą być. Jak już mówiłem, dosyć długo skupia to działanie, znaczy niedługo, tylko jest dosyć niecelne, więc na pewno tutaj szybsze skupianie celownika jest jak najbardziej wskazane dla tego czołgu. No oczywiście wentylacja, w ogóle wentylacja jest taka podstawa według mnie, podstawowy moduł, nie wiem, pewnie się tym nie,
pewnie się z tym nie zgadzacie, bo to każdy joke powinien mieć inne osobne moduły, zależne od jego stylu gry, no ale no ja tak zawsze wentylację daję i jest okej, okay. Mi się potem przyjemnie gra. Jak nie wiem, radio troszkę lepiej działa, troszkę jest bardziej zwrotniejszy, bo tam kierowca dostaje bonusy. No ale patrzcie, znowu beznadziejna bitwa, no znowu nas orżnęli. My się tutaj bawimy, jesteśmy zadowoleni, że przepchnęliśmy tą lewą stronę, ale tam nam wbijają lekkie czołgi na naszą bezbronną artylerię, więc... Dobra, jak pancer, to jestem prawie pewien, że go nie przybiję. I z nim mogą być problemy. No szkoda, kurczę, że tak nie udało się tego Excela pokazać w dobrym świetle. Jej, może nagram jakąś powtórkę, która mi dobrze poszła i pokażę wam. No nie wiem, jakoś to będę musiał wykombinować. Wow, 494 damage dostał, tak na raz. Dobra, Francuzik... O, pancerz szmalturm. Ale wiecie co, patrzcie, wystarczy, że... Zbliżyliśmy się do ich bazy. Aj, no, podebrał. Skurczybyk. Wystarczy, że zbliżyliśmy się do ich bazy. No ej! No ale to było tak chamskie podebrane, kurde, prawdę. No patrzcie, ten Excel pode mną w tabeli ma kurna 4 fragi. Ja mam tak mało fragów, tak w ogóle, słaby damage. Zajebiście słaby damage. Tutaj jest 8 została, tutaj jest 122. Więc no proszę, czy ja mogę jakikolwiek damage tutaj... Co ty robisz, idioto? Czy tu jest SU-8, które nas zgwałci, jeśli nie? No ej, strzelaj. Dobra, będzie mój. Jej, dobrze. Bez fraga nie wychodzę. Czy ten czołg nadaje się na snajpera? Kurde, chyba nie. Ale patrzcie, wygraliśmy to. Jednak moje krakanie było bezpodstawne, bo okazało się, że mamy ogarów w teamie. I nie przeżyliśmy tego. I tylko szkoda, że kapują. No jak moglibyśmy tak pięknie wygrać, to oni muszą teraz kapować. Szkoda. Aj, blisko było, blisko. Blisko, bliziutko. No dawaj, wyjeżdżasz. A. Dam stówę, że się w niego wbił, idiota. Po prostu. No, gościu ma 5 zabić. No ale no i. Nie widzę niku. Pugnaret. Nie, Pugnare 5. Pugnare 5, no. No ale patrzcie. Jedyne 566 damage'a. I zarobione 15 tysięcy. No miód. Miód, malina. Jest, no kurczę. Teraz mam taki dylemat, bo Brytyjczykami nie gram. Brytyjczykami nie gram w ogóle. Nie robię tej nacji, ale ten czołg tak mi się podoba. No, teraz to była słaba bitwa, to naprawdę nie było nic specjalnego, ale miałem na nim bitwy, które były cudowne. No tak, taki mam dylemat, no, czy kupować go i mieć po prostu, jak to się mówi, wyjebane i nie robić brytyjskiego drzewka, czy no nie kupować i nie wiem, zbierać sobie na jakiś inny czołg premium, no ale to jest po prostu, zostaliśmy dla siebie stworzeni, mógłbym powiedzieć, no. Bardzo, bardzo mi się podoba, bardzo polecam. Obydwa te czołgi są godne uwagi. W sumie obydwa polecam. Nie ma tak, że jeden jest niezbalansowany. Obydwa są, no może trochę, Sherman ma trochę za mało HP, to już powtarzam któryś raz. No ale jednak jest to Magic. Od Magików nie wymagamy dużo HP, tylko żeby były zwrotne. Jednak ten Magic nie jest zwrotny. No i to jest tak, to jest taki jego minusik. Dobrze, dziękuję wam za oglądanie tego przydługiego odcinka, bo aż 35 minut, to jest totalnie za długo. Sorry, że się tak rozgadałem, no ale wiecie, jak już chcę temat obgadać, to już dogłębnie, żeby potem nie było żadnych pytań, żebym nie musiał potem nic dogrywać, więc dzięki za oglądanie. Oczekujcie oczywiście kolejnych odcinków i trzymajcie się, pa pa!